Cześć, siemanko! Witajcie w kolejnym vlogu z tej strony Krzychu. Mamy 11 czerwca roku pańskiego 2021. Ze mną Kamila z Timaku, Tomasz, Michałek jest tam daleko, z Blackjacka zaraz przyjdzie. Robercik gdzieś tam za daleko stoi, pomachę, tak, Robercik, do ciebie. A my dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie tak na poletkach doświadczalnych takie porównanie doświadczenia. Nie wiem, czy wam, znaczy wspominałem, na w poprzednim filmie widzieliście, że było siane z mikronawężeniem, z isostartem. Wykopiemy tą samą odmianę bez mikronawężenia, z mikronawężeniem. Zobaczymy, jak wygląda roślina, jak wyglądają korzenie. O samej charakterystyce odmiany póki co Tomek coś nam podpowie. I jak widzicie, już jest pryskane dwa dni temu, także zaczyna nam to wszystko, nie wszystko, chwasty zaczynają nam żółknąć. Bym się przejęzyczył, za szybkie słowo to chciał mówić. Jak na szkoleniu? Wyraźnie, głośno i niskim głosem. No dobra, zaczynamy. Tomek, tu mamy co? 140? Tak, tutaj mamy ma 140E. To jest taka odmiana 230V, więc w sumie tak naprawdę drugi sezon w sprzedaży. No i teraz sobie wykopiemy wybraną roślinę, porównamy sobie korzenie, bo tutaj mamy bez zaprawy. Tutaj są... Bez zaprawy, bez mikronawożenia. I bez mikronawożenia. Znaczy, źle. Robercie, choć będziesz kopał. Nie są zaprawione, tylko bez mikronawożenia. Tak jest, są zaprawione przecież, bo zaprawa jest. Tylko bez... Michał ma swoje doświadczenia zaprawiane blackjackiem. Sobie tam ogarnia. A tutaj my wykopiemy sobie po prostu... No one są zaprawiane nawet forsem, nie? Tutaj te. Tak, tak. Te bo wszystkie poletkowe są... Tak. Trzy po kolei. Następuje zwolnienie blokady. Bęben maszyny losującej jest pusty. Robert, no, doświadczenie, bo już wcześniej kopaliśmy, tak dla własnego, dla własnej informacji. Nie robiliśmy raz, kurczę. Widzisz? Tak to powinno wyglądać. Czwarta, to jedna miała dłuższa. Dobra, to musimy to zabrać. Czyli flamastra znów nie masz. Dobra. 140, to jest 140. Dwa, licz. Trzy, cztery, pięć. Tu nam się zaczyna kolejna odmiana. Nawet kolor ma inny. Znaczy w ogóle inne ukształtowanie liści jest niższa, ma coś w ogóle o ogólnym nawożeniu, co tutaj dawałeś? To znaczy tak, ja już raz mówiłem, ale tutaj poszło 350 kg kornkali, 150 kg fosforanów podsiewacz i 200 kg mocznika. No nie powiedziałeś najważniejszego. No obornik. Organiczne. Obornik też był, tak? No gdzieś myślę, że 40 ton na hektar. 40-50 ton na hektar. Jeszcze obnajowicy chyba mówiłeś, nie? Tak, ale to tylko było rozlewane właśnie na tym pasku, gdzie nie ma mikro. I to też da do myślenia, nie? Że jeszcze przy obnajowicy, a tam będzie lepsza. Dobra, czyli mamy kolejną. Pomyślić. Szczerze, rozwojowe, wiesz? To nie jest tak, że są w tym roku lepsze, bo w tamtym roku znowu był cały maj bardzo zimny. No, to też powodowało. Dobra, kolejna. Na Tomek, licz dalej. Nie, no, bo tam jest. Poczekaj, ja mogę wziąć? Tam masz halkę. Dziękuję. Ty masz halkę. Raz. Ja zawsze mam halkę. To jest idea tego, co my aktualnie robimy teraz całą firmą, ponieważ my mamy przedstawicieli około setki w terenie. I a propos temperatury, a propos głębokości siewu, terminu siewu, my mamy taki program, który zakłada, że w ciągu dwóch tygodni my odwiedzamy każdy, co najmniej 9 takich plantacji kukurydzy w całej Polsce. I my w ciągu tak krótkiego czasu jesteśmy w stanie właśnie sprawdzić to, w jakiej kondycji jest ta kukurydza, kiedy była siana, jak głęboko, wszystkie parametry związane z techniką siewu. I my zbieramy w ciągu tygodnia te informacje z całej Polski praktycznie i właśnie przygotowujemy takie informacje dla rolników o tym, co się w danym roku najbardziej sprawdza, jakie są problemy, jakie są najczęstsze błędy popełniane w uprawie, jaki termin siewu na przykład był najbardziej sprzyjający w jakich regionach. I na tej podstawie no już mamy informacje z całej Polski. To jest trochę odpowiedź, Krzychu, na twoje pytanie. Zawsze jak przyjeżdżam i ty mnie pytasz,
A jak u innych, nie? No to jest... Ja ci mogę powiedzieć, kurczę... No. Typowo Januszowe pytanie. Dokładnie. Ja ci mogę powiedzieć po takim tygodniu, jaki akurat teraz jest, ja ci mogę powiedzieć, jak jest, kurczę, w każdym zakątku Polski, co się najbardziej sprawdzało, w jakich warunkach. Między innymi biorąc pod uwagę próbkę też z twojego pola, bo... Czyli na końcu podsumujemy. No. I nawet choćby była, nie wiem jak licha, ale jak powiesz, że jest lepsza jak u innych, to i tak będę cieszył pałkę. A ja ci powiem, że nie. Przywitaj się, Michał, bo byłeś z daleka. I co? Mamy, idziemy teraz dalej, musimy przeliczyć co... Tak, tam dalej z mikronawozem te same. Będziemy liczyć. Szukacie różnicę w kolorze? Tutaj jak się zaczyna, zaraz ciemniej? Zaraz przestawimy, tylko co mnie zadziwiło jeszcze, wiesz co? No. Ale to chyba nie jest zasługa mikronawożenia. Nie dużo chwastów jest, zobacz. Tutaj, a tam. No, trudno to powiązać. Może tam było ubornik, wiesz, bardziej gdzieś za kogoś osłomę brałem, miał bardziej zatekowane? No, dawałeś gnojowice sam gdzieś, no nie? też, ale tam, a nie tu. No to też jest potencjalne źródło. Nasion. No zobaczcie, tu jak to wygląda, już jest wiele wyższa. No. No wiesz, niestety, ale niektóre pola, jakbym pryskał, tylko zaczynał, to bym co pryskał dziennie, nie? Jeszcze te słoneczko, powiedzmy była godzina 18.30, to jeszcze trochę było, więc tak jak powiedziałem wam w wcześniejszym vlogu, który wyjdzie, że właśnie kropelka wody robi wam jak soczewka, nie? Soczewka, i to właśnie ten efekt możecie widzieć, że jeszcze było za ciepło troszkę i ona jest troszeczkę po, na listkach widać poparzona przez oprysk. Niestety w tym roku dużo będzie takich dziwnych anomalii, bo tak naprawdę mało jest takiej idealnej pogody do wykonania zabiegu. No tylko wieczorami, no jak jest tej kukurydzy dużo, no co nam pryszka tam, 8 hektarów dziennie, żeby tak, a żeby tak naprawdę, bo jak ja nie mam dużego takiego pryskiwacza, no to 6 powinieneś zrobić i to wszystko, już masz rosę później w ogóle i ten. Zgadza się, zgadza się. Ale jest nadzieja, że będzie padać. Jest parno, chmurzy się. Ale wiesz, ona już od samego ziarna dostała biostymulację, więc ona od samego ziarna jest zaprogramowana na trochę lepszą odporność. Trochę to się przełoży, wiesz, jeszcze na przyczepie najbardziej. Zobaczymy. Aha, czyli wykopaliśmy jedną taką, której nie mamy tutaj, tak? Bo było mniej ich. Nie, nie, teraz, znaczy tak, tą teraz co ja mam. Ryką. Tak, ty zabierasz. No może, żeby nie nosić, to położmy na tablicy i zobaczmy. Wysokość jaka roślin, w ogóle kolor, szerokość liści, wszystko. Znaczy, nie wiem jak to jest na kamerze, ale ja organoptycznie widzę i Tomek chyba, że jest tutaj dużo lepiej jak tam, nie? Nie no, zdecydowanie, tu też jest troszkę inna gleba i to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Tak, tu jest lepiej. Kurczę, no brak mi tablicy. No, ale to byś zajmowała, wyrzucała, no po co? I kolejna będzie na tym, a tu pojedyncze odmiany będziesz sobie porównywać. Dobra, no masz teraz to. To jest odmiana? Ja ma 140. 140. Ja nie wiem, czy Robert nie mówił mi ostatnio, sam fakt wykopywania roślin i oddzielania ziemi jest dużo trudniejszy na mikrogranulacie. Tego odseparowania właśnie gleby, ona jest ściśle przywiązana do korzeni. Powinnaś przesunąć to niżej, to będzie na całej tablicy, na białym lepiej będzie odbijało może, nie? Wiesz co, no możemy zrobić tak, możemy troszkę ją przesunąć. Czyli pierwsze trzy roślinki macie z mikro, a tamte drugie trzy bez. Trochę jak to wcześniej sprawdzaliśmy i oglądaliśmy, to można było zobaczyć dużo większą masę liściową. Jakbyśmy tak razem złożyli, zobaczcie. Kukurydza do 4-5 liścia tak naprawdę żyje z tego, co ma w ziarniaku, więc to jest ten moment, gdzie z reguły nie występują żadne przebarwienia. Dopiero właśnie po tym 5 liściu, kiedy się zaczyna przejście z odżywiania z ziarniaka na odżywianie system korzeniowy, zaczynają się właśnie takie kolorystyczne przebarwienia na kukurydzy antycjanowej, gdzie pokazuje, że brak fosforu czy tam innych składników. Ale to jest ten moment, gdzie ta kukurydza już właśnie żywi się tym, co pobierze sobie tak naprawdę z gleby, nie? A tu, co koleżanka mówiła, ten cynk, to też ma to do siebie, że
w latach, kiedy jest tak mokro, on też się bardzo mocno przemieszcza, wypukuje się, więc podanie tego cynku też jest o tyle ważne, że to jest system korzeniowy. On też pomaga dobremu rozwojowi systemu korzeniowego. No do tego oczywiście jeszcze dochodzi magnez i wiele innych rzeczy, ale no to wszystko razem powiązane powoduje, że ta kukurydza no lepiej rośnie. A ma 140 jest odmianą V230. Jest to odmiana, którą tak naprawdę na większą skalę dopiero sprzedajemy pierwszy sezon. Jest bardzo mocno zbliżona do naszej takiej topowej odmiany już takiej starszej, do MAS22R. Z tym, że krótsze V lepiej plonuje. Kolba typu Flint Dent. Nadaje się też, oczywiście wszystko w zależności od roku, ale też nadaje się na cele młynarskie, czyli na gryz. Oczywiście, że typ kolby pośredniej Flint Dent, jeżeli mamy rok dobry, taki idealny, jeżeli jest jeszcze bogate nawożenie, to ona wtedy idzie bardziej w Denta, troszeczkę mniej we Flinta. Ale ma przydatność też na młyn. No i oczywiście też fajną cechą jest to, że nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe, więc to jest duży też taki plus, że radzi sobie na takich glebach mozaikowatych nierównych. Mniej więcej o liczeniu liści, jak to tak naprawdę robić, bo to jest ten moment, gdzie to, co koleżanka tutaj zauważyła, no są takie przebarwienia, popalenia przez herbicydy. I to jest ten moment teraz, gdzie no część zabiegów herbicydowych już została wykonana, część jeszcze będzie robiona. Jak tak naprawdę prawidłowo policzyć liście w kukurydze? Kukurydza jest rośliną jednoliścienną, więc liczymy wszystkie liście. Nie ma czegoś takiego, tak jak w roślinach dwuliściennych, jak to jest rzepak, słonecznik, że są liścienie. Tutaj liczymy wszystkie liście, które są. I teraz jak poznać, czy tak naprawdę liczymy dobrze i czy liczymy wszystkie liście? Zobaczcie sobie, to jest pierwszy listek. To jest pierwszy listek i on jest półokrągły. I od tego liścia tak naprawdę zaczynamy liczenie. Pozostałe liście są już takie bardziej szpiczaste, bardziej ostre, więc od tego liścia zaczynamy liczenie. To jest pierwszy, drugi, a tu jeszcze mamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tu już mamy tak naprawdę siódmy listek. To po to, żeby każdy wiedział, jak tak naprawdę prawidłowo liczyć. I teraz tak. Dlatego też o tym mówiłem wczoraj, co kończyłem vloga. Ja naliczyłam 8. Mogę? Taki możesz, oczywiście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu mamy 7 wychodzi. 7. Właśnie zwracać uwagę przy środkach ochrony roślin, bo niektóre są do 5 liści, do 6, do 7, dlatego na przykład mezotrion i tak jak w Elumisie jest do 7 liści, nie? Tak. Spokojnie można pryskać. Dokładnie. Co jest jeszcze ważne tak naprawdę, kukurydza do tego 6 liścia ma w cudzysłowie oczywiście taki nalot woskowy. Można to nazwać też taką wodoodporność. Podana kropla na małej kukurydzy rozkłada się zupełnie inaczej niż na takiej kukurydzy, jak teraz mamy. Liście kukurydzy w tej chwili już zaczynają mieć dużo takich malutkich haczyków. My jeszcze tego nie widzimy, później nam to będzie lepiej. Duży jak się pociągnie, to tak, nie? Tak. I ona tak naprawdę, słuchajcie, jest, te haczyki na tych liściach są po to, że ta kropla zupełnie inaczej się rozkłada. Ona się rozkłada na całej powierzchni i ta wchłanialność tego, czy tego, co podajemy na listnie, czy to jest jakaś odżywka, czy to jest herbicyd, jest większa. Więc starajmy się do tego 6 liścia robić te zabiegi herbicydowe po to, aby ta roślina jak najmniej wchłaniała tej substancji, którą tak naprawdę podajemy, po to, żeby zwalczyć no chwasty. To co, porównujemy teraz. Dobra, dalej. Kładziemy. Mówię, żeby za vlog za długi on nie wyszedł, bo powyżej pół godziny to i tak nie chce iść oglądać. Mogę? Może. Przychylimy się. Zobaczcie samą grubość łodygi, nie wiem jak mogę ją nazwać. Możesz to powiedzieć łodygą, bo tak naprawdę ta łodyga, to co koleżanka powiedziała, ta łodyga to jest zwój liści, bo każdy kolejny liść wychodzi ze środka. Jakbyśmy sobie tą łodygę przecięli, ja pozwolę, to jest tak naprawdę zwój liści. Zaraz pokażemy na jakiejś roślinie sobie. To jest tak naprawdę zwój liści, więc no można to nazwać łodygą, ale to jest zwój liści. Ja dzisiaj tutaj, zanim wszyscy przyszli... Też... Oxycarton bleu, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. A nikt nie wie pewnie. No nie. Ale z grzeczności powiemy, że wiemy. Kto wie, co to jest? Nie pojechałeś. Nie. Oxycarton bleu, to we Francji to masz
To jest ta bibułka, którą zwijasz sobie do palenia, wiadomo co. Aha, okay. Pewną roślinkę taką na M. Ja tutaj, zanim wszyscy przyszli, pozwoliłem sobie, pokusiłem się tak naprawdę. Marihuanie, mówiłem marihuanie. Nie, domyślamy się, Krzysztof. Pozdrawiamy palących. Słuchajcie, pokusiłem się o poszukanie kolby. One są na razie malutkie, bo tu u Krzysztofa mamy tak naprawdę 7-8 liści. Ale już ta kolba jest, ona jest malutka, ona miała tam 3 mm, może około 3 mm. No, nie pokazujemy wam tego do kamery, bo nie będzie widać, tak jest za malutkie, ale ona już jest, ta kolba już jest zaprogramowana. A możesz tak pokazać, naprawdę, jak to oczywiście, że tak. Się preparuje, żeby każdy mógł sobie... Tak naprawdę w kukurydze od 8 liścia zaczyna się taki intensywny wzrost, no i teraz ona będzie bardzo mocno potrzebowała składników pokarmowych po to, żeby jak najlepiej rosnąć. No i oczywiście ciepło i woda. Elegancko ci to idzie. Staram się, Krzysztofie. Tylko paznokcie nie pomalowałeś, żeby ładnie rączki wyglądały. Tak. Nie pomyślałem, że będę szukał. On pomalował, ale u nóg zapomniał. No ale nogami nic nie zrobię, Krzysztof. Niestety nic nie zrobię, nie? Robert, co nic nie mówisz? Pewnie coś zbroiłeś. Złamał szpadel koleżance. Nie, ja się cały. Ale kto? Ty czy szpadel? Szpadel. Okej. Okay. To, co obieramy tak naprawdę, to jest cały czas, w cudzysłowie oczywiście, zwój liści. To są wszystko liście. Tutaj mamy stożek wzrostu, od którego tak naprawdę wszystko się zaczyna. I po tym piątym, szóstym liściu kukurydza ma stożek wzrostu ponad powierzchnią ziemi. I jeżeli nam wtedy wystąpią przymrozki, jeżeli nam zmarznie roślina, to automatycznie kukurydza jest do przesiania. Oczywiście to jest taka chirurgiczna praca. Ona w tej chwili jeszcze jest delikatna, ale tam w środeczku już się kryje taka pod tymi liściami, taka malutka, malutka kolba. Ten kolb. Pozdrawiamy Mateusza. Jak był Bibati. Pozdrawiamy Mateusza, ten kolb. Ten flint dent. Ciężko będzie to obrać, ale jeszcze postaram się wam to troszkę poubierać. To są cały czas przyszłe liście, które nam będą wychodzić. I co, zepsułeś? Nie, ona tam jest. Tylko jak ma 3 mm, weź to załóż. No, lupa by się przydała, faktycznie. Słuchajcie, tu jest taka malutka zawiązka kolby. Wiem, że teraz ciężko to wszystko zobaczyć. Ale za chwilkę to będzie lepiej widać. Tu jest zawiązka, przyszła zawiązka kolby. Tak naprawdę już w tym momencie na twoich ręcach będzie lepiej widać, bo się ładnie odbije na tle paznokci. No taki pimpeczek, nie wiem jak to nazwać. No maleństwo, słuchajcie, no maleństwo. No to jest malutkie tak naprawdę jeszcze w tym momencie. Nie? Dobra, kopiemy kolejną, bo będzie pół godziny sięgnij. Ja tu słysząc, Krzychu, o tym, jakie te ilości tych organicznych nawozów dajesz, to powiem ci, że no to była decyzja, na podstawie której my zdecydowaliśmy właśnie, że IPH, które tutaj masz, to była decyzja, dlaczego my zdecydowaliśmy się tylko na mikrogranulat, bo my mamy również pod kukurydzę dużą granulę, właśnie mamy mikrogranulat, ale w twojej sytuacji, powiem ci, w takich ilościach nawozów... No zobacz, właśnie trwa wydawanie, że tak powiem, towaru. Powiem ci, że nic by się nie stało, gdybyś w ogóle z mineralnego nawożenia zszedł. Muszę ograniczyć, bo to tyle pieniędzy idzie na to, że szok. Ale człowiek jest Januszem chytrym, chce mieć lepszą od innych. Można to zrobić tańszym kosztem, biorąc pod uwagę fakt, że dajesz te nawozy, dajesz i gnojowice, dajesz i obornik. I tu dobrze by było zadbać też w tych glebach o to, żeby mineralizacja i humifikacja, czyli tworzenie próchnicy, tego kompleksu sorpcyjnego, żeby zadbać o to, żeby ona szła nie tylko w kierunku mineralizacji, ale właśnie tej humifikacji, która poniekąd dba o to, o żyzność gleby, o zawartość próchnicy
o to, żeby ta ziemia była lepsze, miała lepszą strukturę, miała lepsze zatrzymywanie składników pokarmowych, które notabene we wszystkich ilościach podajesz właśnie w tym nawozie organicznym. I w tym momencie chciałbym pozdrowić pana Wojtka Sejrowskiego. Wiecie którego? Bo co przez świat? Bo kiedyś mówił o humifikacji. Wow, ale korzeń kochałeś. No faktycznie, gleba to jest tak naprawdę gąbka. To jest ten zbiornik, który utrzymuje... Chodzimy. Słuchaj... I my słuchajcie... Możemy na przyszłych poletkach, na przyszłym roku zrobić sobie coś inaczej no, wykonać. Ja o, teraz żeś dowalił! Ja muszę położyć, żeby skorzystać. Jak dzik w paśnik. Dobra, ja tu kładę troszkę wcześniej wykopane. Będę się udał pięknie. I to jest odmiana? Monster. To jest odmiana Monster, to jest odmiana kiszonkowa H250. I tu słuchajcie, zobaczcie, no oprócz tego korzenia giganta, który udało ci się, Robert, wykopać. Są tutaj bardzo duża ilość tych włośników na całej praktycznie długości korzenia. Co jeszcze da się dostrzec tutaj w systemie korzeniowym, chłopaki? Widzicie coś jeszcze? No to są oczywiście świeżo wykopane rośliny, te były jakieś tam 10 minut temu, więc o kolorze nie mówcie. Znaczy nie korzeń, myślę, że jest więcej też tych takich tych odnóży, nie? Dokładnie tak. Tam jest bardziej woskowate, a tu jest bardziej takie grubsze te korzenie. Więc... To są bardziej masywne te korzenie i mam wrażenie, że jest ich więcej. Znaczy no to jest to, na czym tak naprawdę nam zależy, żeby ją szybko i porządnie ukorzenić, żeby ona jak najszybciej dotarła do tego, co w tej glebie już jest. No bo w glebie faktycznie tych składników jest, to trzeba... Roślina musi to tak naprawdę pobrać, nie? To wszystko musi być spełnione. I ziarniaków. No i gitara. Ulewne i zimne deszcze, to jest 48 godzin i to ziarno jest zniszczone. On już później nie skiełkuje. Kiedy mamy pola takie, gdzie jest nierówne i są okresowo zalewowe, 48 godzin zimnej wody i po ziarniaku jest kukurydza. No nie wiedziałem tego, widzisz. No. Człowiek się uczy całe życie. A my będziemy kończyć tego vloga, bo już mamy prawie 40 minut, słuchajcie. Nikt z was długo tak nie dotrwa, tam się coś przytnie, wiadomo. Witam was w dalszej części vlogu. Mówię głośno i wyraźnie, bo zostałem przeszkolony przed chwilą. Nie powiem przez kogo. Jak to ma być mówione, a ja zawsze szybko mówię. Słuchajcie, jesteśmy na słoneczniku. Wracam do swojej szybkiej rozmowy z Tomkiem. Krótko i na temat chcieliśmy pokazać, bo był vlog ze słonecznika siewu. Jak to wygląda, Tomek, powiedz. Tak, jesteśmy tak naprawdę w okolicach Gostynina. Tu jest posiana nasza odmiana Sulfonor. Siew był 28 kwietnia. No i tak jak widzimy, słonecznik no, wygląda akurat bardzo ładnie. To jest taka w miarę równa gleba. Nie jest to mocna stanowiska glebowe, bo tu jest pewnie gdzieś jakaś tam piąteczka może gleba. Na pewno plusem jest to, bo tego się nie da ukryć, dookoła jest jakiś tam las i ciepło. Tutaj było ciepło, dokładnie, nie? Jak widzicie, stron praktycznie. No. Tak, jak widzicie tutaj to pole, odtwaszczanie było dobrze zrobione, bo mamy czyściutko. Tutaj pan Ryszard odtwaszczał to pole powschodowo, połączył dwa herbicydy, no i efekt jest, gdzie pole jest czyściutkie. Na co tak naprawdę w tym momencie zwrócić uwagę w tym słoneczniku? Na liście, ile on ma liści, jaką ma fazę rozwojową? Tak naprawdę to jest ten moment, gdzie powinniśmy już się zainteresować tym, czy jest mszyca w słoneczniku. Mszyca, ona tak naprawdę wypija te soki i powoduje tak zwaną suszę fizjologiczną. Co później jest to miejsce takimi wrotami do wnikania grzybów, gdzie tak naprawdę ta roślina później nam choruje. No i oczywiście zaraz też się zaczną pojawiać choroby grzybowe, więc na to też musimy zwrócić uwagę. Osoby, które są zainteresowane skracaniem słonecznika, najlepiej to zrobić między 10 liściem a pojawieniem się pąka zielonego. Więc to jest ten moment, gdzie warto na to pole sobie przyjść, warto ten słonecznik zaobserwować, tylko po to, żeby zobaczyć, co się z nim tak naprawdę dzieje. Tutaj chcemy też wam pokazać, bo mamy jeden rządek tak naprawdę, który jest gorszy, który jest niższy. I on nie jest niższy dlatego, że tutaj jechało koło od ciągnika, później teraz i spowodowało, że on jest gorzej. Tu po prostu jedna sekcja w tym siewniku siała głębiej.
Tutaj akurat klient coś naprawiał z tą sekcją i nie zwrócił uwagi na głębokość siewu, a normalna głębokość siewu na tych sekcjach, które tutaj mamy na tych rzędach, była około 3 cm. Tam poszło na 8 cm i te wschody były dużo, dużo późniejsze. I dlatego teraz widzimy, że to odstanie tego słonecznika podług tych, które były płyce i posiane, no zdecydowanie jest duże. Tutaj pozwolimy też Wam wykopać roślinę, żeby zobaczyć tą głębokość tego siewu, jak to wyglądało tu, gdzie jest niższy. Trzymaj mi, Haś. I wyższe. Tak jest. Mam nadzieję, że pan Ryszard nie będzie miał do nas o to pretensji. Kukułka. Kółeczka. A ja nie wziąłem portfela. W sumie myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie ma. Teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o... Słonecznik jest rośliną dwuliścienną. Jest to roślina, która ma liścienie, tak jak to mamy w rzepaku, gdzie tu mieliśmy oczywiście pierwsze liście, które nam już odpadły. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o liczenie liści, to zaczynamy od tych dwóch właściwych, czyli te pierwsze liście mamy liścienie i liczymy tylko te wyżej, czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10 i tu już nam się pojawia 12 i nawet 14. Tak, i dokładniej 14. Zawsze ta ilość liści jest w słoneczniku parzysta. Co jest jeszcze bardzo ważne w słoneczniku? Ważne jest to, żeby ta obsada była na odpowiednim poziomie, żeby też nie był za gęsty, żeby to rozłożenie tych roślin było odpowiednie. My tu akurat mamy posiane rozstaw zrzędów co 75 cm i odległość między ziarniakami około 19 albo 20 cm, co nam daje mniej więcej 71-73 tysiące. Oczywiście wielkość kapelusza w słoneczniku reguluje się obsadą. Im niższa obsada, tym ten słonecznik ma ten kapelusz większy. Nie warto też zbyt gęsto słoneczniki siać z powodu tego, że on zrobi cienką łodygę. A łodyga ma to do siebie, że ona ma utrzymać tą roślinę i ten potężny wielki kapelusz, który nam się później wytworzy. I zbyt gęsta obsada powoduje to, że on jest cieniutki i przyjdą wiatry i nam się niestety przewraca. Dlatego słonecznik siejemy do 70 paru tysięcy, najlepiej w okolicach 70 tysięcy. Wiadomo, że nigdy nam 100% nie wzejdzie, nigdy nie mamy 100% siły kiełkowania, zostanie nam 68, może 69 i to jest dobra taka obsada. I on wtedy zrobi odpowiedni kapelusz o odpowiedniej wielkości. Czyli co? Myślę, że ze słonecznika nagramy osobny vlog taki, żeby tak on podrośnie dłużej, bo tak, to żeby też nie przedłużyć tego naszego jakby z kukurydzą, to najważniejsze powiemy może i tyle, tak, nie? No i w sumie na chwilę obecną różnic pomiędzy odmianami, jak mamy poletka posiane, na chwilę obecną nie ma. Później się to zacznie pojawiać, kiedy będzie ten pąk zielony. Odmiany wcześniejsze będą już ten pąk miały, odmiany późniejsze tego pąka jeszcze nie będą miały. Tu oczywiście jest zasiany sulfonor, jest to odmiana odporna na trybenulon. Mamy też odmiany od tej technologii tradycyjnej i w tej technologii OL, gdzie jest podwyższona ilość oleju. Okay. Mamy jeszcze takie ogłoszenie tutaj od Kamili dla Was, ponieważ Kamila szuka do pracy człowieka, faceta czy dziewczyna też może, być może powiesz? W zasadzie nie ma znaczenia, czy chłopak, czy dziewczyna. Generalnie zależy mi na tym, żeby to była osoba, która pasjonuje się rolnictwem, która nie boi się handlu, która wie, czym smakuje rolnictwo. I cóż, wystarczy wejść na stronę timakagro.pl do zakładki kariera i tam już są wszystkie szczegółowe informacje. Co jeszcze ważne? Co ważne jeszcze? Gdzie jesteśmy? Mazowszu. Na Mazowszu. Mazowszu to powiat gostyniński. Zależy mi na powiecie gostynińskim, na osobie z powiatu gostynińskiego, sochaczewskiego, generalnie na zachód od Warszawy. Czyli tak, numer telefonu podamy pod filmem do Kamili, czy nie podamy? Podać. Możemy podać, jeżeli ktoś miał... Możemy podać. Kwestii finansowej nie będziemy poruszać, bo to już zależnie od umiejętności, od pewnie wszystkich innych rzeczy, dokładnie. Od negocjacji. Będzie pan zadowolony. Lub pani. Lub pani, dokładnie. No dobra. To co, jeszcze coś od słonecznika? No nie, tym miłym akcentem kończymy. To już drugi raz kończymy, także to trzeba będzie tam sobie dociąć, ale spokojnie. Słonecznik będzie fajnie wyglądał, będzie duży, także
Tak, jak będzie kwit, faktycznie, kiedy te kwiaty fajnie podążają za słońcem. To prawda. Mhm. Czyli rozumiem, że telefonu będzie mnóstwo, kwestia tylko finansowa dogadać się. Dobra, trzymajcie się. Powodzenia.